Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz przekazał dziś, że w trakcie pikników wojskowych w całej Polsce kolejne osoby podejmowały decyzję o rozpoczęciu służby w armii. Przykład wczorajszego pikniku wojskowego w Radomiu, w którym ja uczestniczyłem, w mieście, z którego ja pochodzę, w ciągu tych kilku godzin trwania pikniku zgłosiło się ponad 20 kandydatów do służby wojskowej, tak tej ochotniczej, zasadniczej, jak również i terytorialnej służby wojskowej, czyli do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli przemnożymy to przez tych 50 pikników, to naprawdę mamy sporą grupę, którą w dniu wczorajszym czy w ostatnich dniach zrekrutowaliśmy do Wojska Polskiego, więc naprawdę to jest coś, co szczególnie cieszy. My przyjęliśmy sobie taki ambitny plan, że do końca tego roku, a przypomnę, ustawa weszła w życie 23 kwietnia, że do końca roku przeszkolimy w ramach, czy przyjmiemy do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej 15 tysięcy żołnierzy. Jesteśmy już niemalże na finiszu tego wypełnienia, tego naszego zobowiązania.